Dziadowskie bajanie na krupówkach w zakopanem. Na krupówkach w czarnych maskach, swora piesków w brudnych kaskach. A dlaczego chodzą, stoją, czyżby polskich ceprów boją, Którzy będąc na wywczasach wolni chcą być za pół basa? Gady sforze nakazali, by porządku pilnowali. Wolne cepry z tą wolnością mogą w gardle stanąć kością Władzi, która wplata dziś w mózgi ludzi chorą myśl, że pandemia ciągle trwa, nawet trochę lepiej ma. Kiedy cepry się buntują, Władzi, super biznes. Psują. Jaki biznes? Dziś zapyta szczepionkowy celebryta. Czeka na miliardy debili, którzy w szmaty twarz ukryli. Już nie będą zagrożeniem, gdy pogodzą ze szczepieniem. Sforę w porę wypuszczono, tak kontrolę zapewniono. Pandemiczna, świru starcza się nazywa gospodarcza, a powinna, jak wieść gminna, nam donosi, inflacyjna. Bo jak kasę się drukuje, to się dobry pieniądz psuje, a zepsuty trzeba naprawić. Wirtualny goją sprawić. Gady robią to globalnie, nasze goi lokalnie. Byśmy w krat i szmat obozie żyli o chlebie i wodzie. Taką przyszłość nam planują, Co prywatne szybko psują, Tylko wielkie korporacje mają mieć od jutra rację. My tych bredni mamy słuchać, dawać, grzecznie, w dupkę ruchać To jest pandemiczny plan, Co wymyślił smutny pan. Jeden z drugim, drugi z trzecim, jak żyć, będą nasze dzieci wyszczepione jak bydełko, będą miały szansę wielką, aby stać niewolnikami, ćwoków z boków, z pejsikami. Oni na nas się szykują, wodociągi wykupują, pragną wodę racjonować i tak nasze dzieci chować. Gdzie? Do piachu. Jak i kiedy? Dziecko nie ma dostać schedy Po rodzicach i po dziadach. wszystko się hazarą nada Co im większą władzie da To jest ich perfidna gra, w którą grają globaliści Myśląc, że się wreszcie ziści To co dawno planowali W świrusowe karty grali. I dlatego dość horroru, mamy bowiem do wyboru: albo dać zabijać władzi, by porządek mogła wdrożyć gadzi, albo szybko skrzyknąć wraz i pogonić jeszcze raz, wybić z głowy na krupówkach i nie skończyć na półsłówkach, tylko wspólnie, wreszcie razem, i nie będzie dziad obrazem znowu gadał, jak onegdaj. Dziś wybija ta myśl przednia, by zakończyć już legalnie, ponaprawiać Rzecz moralnie, Pospolitą, Polską, naszą. Jak potrafią niechaj straszą. Oświadczamy czarnogłowym, że już mamy koncept nowy. Aby z Polski wyjechali, dali siary, spokój dali. To jest sposób. Narobali, co się tak pouwłaszczali, że nikt nie wie dziś na pewno, kto jest śpiącą tu królewną. Czyżby pani polityka, której Kasia drzwi domyka, lub władziuchna i mamona, która bez nas szybko kona? Kto obudzi śpiących ludzi i do walki ich pobudzi, do zwycięstwa, do odwagi, król, jak zawsze, całkiem nagi.